To bardzo dobra informacja, która myślę ucieszy wielu mieszkańców. Mam ogromną satysfakcję, dlatego że na 124 złożone wnioski nasz bielaski wniosek uzyskał trzecie miejsce w rankingu. Mówię o dofinansowaniu ze środków województwa dolnośląskiego. Mamy dofinansowanie rzędu 40%. Oprócz tego 200 tysięcy mamy porozumienie spisane ze starostwem powiatowym, a więc samorząd powiatowy dokłada się i nasz udział. Mamy już w budżecie zaplanowane środki, więc chyba nic nie stanie na przeszkodzie już tym razem, żeby to rondo tutaj zostało wybudowane. Rondo, ale nie tylko, dlatego że będzie zrobione już odwodnienie, będzie oczywiście przebudowa kanalizacji deszczowej, będzie przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, gazowej, będą wybudowane chodniki, także bezpieczeństwo w tym miejscu Bielawy myślę, że zdecydowanie się poprawi. Mieliśmy liczne sygnały od kierowców, także od pieszych. Rzeczywiście jest to skrzyżowanie, które wymaga jak najbardziej poprawy i myślę, że rondo jest tutaj najlepszym pomysłem. Bardzo cieszy dobra współpraca z województwem, z powiatem. Oczywiście gmina też swoje środki musi zaangażować. Całość inwestycji szacujemy na około 1 000 000 zł. Jesteśmy już po fazie przygotowań. Przygotowujemy program funkcjonalno-użytkowy. Będziemy budować to rondo według schematu zaprojektuj i wybuduj. Także szacujemy, że nasz wkład będzie rzędu 400 tysięcy złotych.